Witamy wszystkich naszych widzów tutaj w kolejnym odcinku podcastu Syrwek. Dzisiaj zostałem wybrany, się zgodziłem poprowadzić tutaj, można powiedzieć, że pan, przepraszam, podcast o malarzu. Spróbujemy autorstwo Łukasza Godleskiego. Wszyscy jesteśmy zaopatrzeni tutaj w ten egzemplarze i tutaj witamy naszych gości. To w imieniu swoim mówię i Syrwka. Chłopaków, bliźniaków z dobrego horroru. Witamy Michała. Witamy. Dzisiaj spróbujemy omówić tutaj dla was, dla fanów polskiego horroru, tą opowieść. Spróbujemy ugryźć od innej strony. Oni spróbują tutaj opowiedzieć coś o swoich wrażeniach na temat tego komiksu, o swoich emocjach, jakie czuli podczas jego lektury. Tutaj oddaję głos tutaj obu chłopakom. Co możecie... Jakie wam właśnie targały was emocje, jak czytaliście? To na początek chciałbym właśnie podziękować Łukaszowi, bo z tym komiksem zapoznaliśmy się dzięki poleceniu Łukasza, które jak wiele jego poleceń okazało się bardzo trafionych. Komiks, żeby rozwinąć ten temat, o który Łukasz pytał, czyli emocje, które nami targały, no to oczywiście muszę powiedzieć, że nam się, nie wiem jak Michał, ale pewnie potwierdzi, bo zwykle to, co ja mówię, jest nie tylko emocjami. Podobał nam się, tak? Bardzo, bardzo udana lektura, bardzo ciekawa historia tego komiksu, oby takich rzeczy było więcej. Jeżeli chodzi o emocje, to może powiem tak. No, pewnie już dużo ten temat został powiedzianych. Jest to komiks w klimatach lovecraftowskich, czyli tajemnica, boimy się to, czego nie widzimy, bardziej niż to, czego pokazujemy. Tu jakby nawiązuje do kilku opowiadań, ale nie wprost, tylko jakby czerpie z nich, tworząc swoją własną historię, co jest tym wszystkim najlepsze, bo to ja lubię takie podejście do dzieł kultury, tak? Szacunek wobec tego, co nas tworzyło i własny pomysł na to wszystko, tak? I odnalazłem to, co uwielbiam w Lovecraftcie i dodatkową tą warstwę jakby historii rodzinnej. To, co targało w zasadzie i taką, jaką miałem refleksję w trakcie czytania tej historii, która jest budowana na pewnej tajemnicy stopniowo odkrywanej, to była właśnie może taka refleksja, taka myśl, że być może są tajemnice, których nie do końca zawsze trzeba odkrywać. Może niektóre rzeczy powinno się zostawić nie po to, tu akurat ojciec i tak dalej, pewne rzeczy zostały ukryte po to, żeby je zaraz odkopywać, bo ktoś z jakichś powodów je ukrył, tak? To potem odkrywanie tego wszystkiego ma swoje reperkusje w tym komiksie i ta była główna refleksja, która towarzyszyła mi w trakcie lektury. Nie wiem, czy Michał się zgodzi. To ja chyba zacytuję mojego brata z poprzedniego podcastu, jak mówił o toń. Bo to jest trafione. Jak zacząłem czytać i te pierwszy prolog, i te pierwsze momenty z tym wszystkim, to mówię, o kurde, to jest typowy Lovecraft, widmo nad Innsmouth, jak ten. I to nie jest źle, to jest bardzo dobrze. Mój brat powiedział, że on jak rozmawiał o toń w zeszłym poprzednim podcaście, że on lubi po ciężkim tygodniu pracy usiąść, znaleźć te motywy, które kocha w horrorze, ale twórczo przetworzone. I to jest dokładnie ten rodzaj lektury. I to, co mi się podobało, mówię, o kurde, to jest Lovecraft, to jest Widomant Innsmouth. A potem, a idzie dalej, łączy z czymś i to, ja miałem poczucie frajdy. Poczucie frajdy, że jest to to, co chciałem, a jednak zaskakuje. Ale też miałem takie poczucie, że za krótki ten komiks jest. On tak liznął tego całego świata. I to, nie mówię, że to rozczarowanie, ale chciałbym więcej, bo mówię, kurde, dobrze tutaj i właśnie była ta tajemnica, to też jest ekstra, że oglądamy urywek świata i poczucie zaangażowania w tajemnicę, to mnie wciągnęło w ten komiks. Znaczy, jak już czytam motywy lovecraftowe, to wiem, że będzie ta tajemnica, a ponieważ to było jeszcze twórcze, to nie wiedziałem, dokąd ona prowadzi, a to był tylko kawałek czegoś większego. Dlatego myślę, że miałbym nadzieję na kontynuację, bo tak to będę srogo zawiedziony, że jeszcze bym chciał więcej. I to czułem czytając. Tutaj już z Syrwkiem w kilku materiałach mówiliśmy na kanale u niego właśnie o malarzu. Mieliśmy wywiad z samym twórcą Łukaszem Godleskim. Chłopaki mieli okazję już spotkać go w październiku przez chwilę, gdzie załatwiali pewną sprawę dla mnie.
Zgadza się. Przy okazji i Unce. Tutaj wspominałem właśnie, że przeprowadziliśmy ze Sylwkiem wywiad. No i właśnie, jak odniesie się do mojego pytania, które zadałem chłopakom, czyli powtórzę, jakie emocje to wam targały, jak czytałeś ten komiks? Sporo czasu poświęciliśmy malarzowi, więc chociażby już w samej prezentacji i omówieniu tego komiksu o tym wspominałem, ale z miłą chęcią jeszcze raz powiem. Ja bardzo lubię horrory, które stawiają na psychikę, na taką warstwę jednak emocjonalną i ten komiks mi to zapewnia. Tutaj mamy sporo emocji, tutaj mamy też sporo takich sytuacji, w których nie wiemy, co się dzieje. Pozostawia nas ten komiks z pewnym niedopowiedzeniem. Dlaczego jest tak? Dlaczego chociażby mieszkańcy miejscowości polskiej, bardzo blisko chociażby miasta, które kochamy, zachowują się jak nie wiem, jak dziwni, tak? Jak jacyś intruzi, jak ludzie pozbawieni tak naprawdę, nie wiem, jakiejkolwiek kultury. Co się tutaj zadziało? I to niby jest w Polsce, niby to jest we współczesności, ale jednak mamy wrażenie, że coś tu jest nie tak. Coś się mocno nie gra i to właśnie też niepokoi. I to jest właśnie ta warstwa psychologiczna. Otwarcie też powiem, ja to też, ponieważ ktoś może mi zarzucić, że ja mówię teraz tak i sposób, a wcześniej mówiłem inaczej. Ja za bardzo też nie przepadam za historiami, które są nie do końca, one są niedokończone. I ja potrzebuję też jakiegoś wyjaśnienia, jakiegoś rozwiązania, jakieś wskazówki, żebym ja mógł do końca coś zrozumieć. Ten komiks, on jest, jak wspomnieliście, otwarty. Tutaj duże spektrum możliwości jest dla samej naszej wyobraźni. I to jest tutaj w porządku. Jednak jeżeli jest za dużo pytań, a malutko z odpowiedzi, ja się niestety gubię w tym. I ja czuję jakiś niedosyt, trochę nawet rozczarowanie. Na szczęście tutaj nie czuję tego. Ponieważ przy okazji wiemy, że kontynuacja będzie kiedyś, odsyłam do wywiadu, odsyłam, ja tutaj nie będę odpowiadać. I ten świat jest na tyle rozbudowany, to jest tak potężne uniwersum, że aż się prosi o to, żeby dać jeszcze coś. Mamy tutaj dużo pytań, na wiele nie ma odpowiedzi, ale jest na tyle to sprawnie opowiedziana historia, że czuć jednak tę satysfakcję. Po skończonej lekturze nie jestem rozgoryczony, nie jestem tak targany ze swoimi emocjami, że ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ja czuję ciekawość. Fajnie, że tutaj mieliśmy okazję się dzisiaj spotkać i porozmawiać o tym temacie. Znaczy, waszym zdaniem ten komiks ma duże szanse, żeby stać się hitem na naszym polskim rynku? I to połączę z drugim moim pytaniem, czy czekacie na kolejną część? No to już częściowo odpowiedzieliście tutaj, Sylwek i chłopaki, wy odpowiedzieliście. I czego byście oczekiwali w kolejnej części? Może ja, tak? Może raz tak, kolejna część jak najbardziej, ja zgadzam się z tym, co powiedział Michał, tylko może jeszcze taka uwaga, nawet tutaj, co powiedział Sylwek, że to jest bardzo bogaty, otwarty świat. Ja tak sobie myślę, zastanawiam się, czy chciałbym bezpośredniej kontynuacji historii, czy czegoś po prostu w tym świecie, który się buduje, tak? Może jakiś spin-off, może pogłębienie historii tego ojca, tak? Po prostu w tych klimatach, które zostały zarysowane i pokazują nam i tych dziwnych ludzi, tak? I tą czarną maść, którą odnalazł, i te retrospekty wcześniej. Jest to faktycznie świat, który można bezpośrednio kontynuować tą historię, a można zbudować też coś obok ciekawego w tym. Ja właśnie zastanawiam się, na pewno chcę kolejnego komiksu, jakby nawiązać do Mraza, zastanawiam się, na co czekałbym bardziej. Czy na bezpośrednią kontynuację, która rzeczywiście mieszanka tego, co zostało niedopowiedziane i tego, co zostało wyjaśnione tutaj, jest perfekcyjna. Zostawię to otwarte zakończenie, ciekawość i być może tak by mogło zostać, a czekam wykorzystania szerszego świata, czy jednak muszę się z tym przespać, no, a na pewno czekam na kolejny komiks, który będzie tego kontynuacją. Czy będzie hitem? Powiem tak, trudno mi powiedzieć, co na rynku komiksowym oznacza hit. Nie wiem, czy to jest kwestia sprzedaży, recenzji, obecności na festiwalach, czy tak dalej. Natomiast uważam, że ten komiks jest jak najbardziej warty tego, żeby jak najwięcej osób się z nim zapoznało.
historia jego powstania pokazuje też, że zainteresowanie tym wszystkim jest. Myślę, że hit to czasem też się kojarzy tak czasem pejoratywnie, że po prostu wiadomo, tak, nie jest ciastkiem. Warto, żeby to było kontynuowane i warto, żeby się utrwaliło na naszym rynku, tak? Niekoniecznie to musi być hit trafić pod wszystkie strzechy, bo to jest hermetyczne też dla fanów koloru i tak dalej. Natomiast taka seria jest jak najbardziej potrzebna u nas, Polska, i jak najbardziej Malas może ją zapewnić. Tak mi powiedział. I wierzę, że to zrobi, bo widzę, jak się rozwija, jak są historie i uważam, że to zmierza w dobrym kierunku. Właśnie w takim, jakim mówię. Michał, czy masz coś do powiedzenia na temat warstwy graficznej i odnośnie tych pytań, co przed chwilą zadałeś, jakbyś to połączył razem? Znaczy, odnośnie tych pytań, to ja uważam, czego bym oczekiwał po kontynuacji, to ja wiem wyraźnie. Tak jak to powiedział Sylwek, generalnie tu jest dużo pytań, niekoniecznie się na wszystkie odpowiedzi, to ja szczerze mówiąc bym wolał, a tam powiedział, że kontynuacja czy spin-off. Ja bym wolał spin-off. Kontynuacja, tu jest otwarte dosyć zakończenie, historia się jakoś tam puentuje, można się domyślać i tak dalej, ale myślę, że nawiązanie do pewnych wątków by ją pogłębiło, żeby się, raz, żeby byłoby wartością samą w sobie ten komiks nowy, a drugi, żeby dodał plusów jeszcze tej historii. Myślę, że spin-off na temat tych mieszkańców tej wyspy i skąd to się wszystko wzięło, by sprawiło, że ten komiks się odbiera jeszcze inaczej. Jeszcze lepiej. A oprócz tego samo sobie dobre. Kontynuacja, po co kontynuować coś, co jest samo sobie dobre? Można tylko, zjazd może być tylko w dół. A tak naprawdę coś, co jednocześnie jest samo w sobie, a w drugim w połączeniu dodaje dodatkową wartość, to dla mnie zawsze to jest bomba. Czy to będzie hit na rynku? Wydaje mi się, że na polskim ma wszelkie predyspozycje. Raz, że horror się robi coraz bardziej popularny, komiksy się robią bardziej popularne, a że to jest też dosyć bardzo polski komiks, bo jest mocno osadzony w tym Gdańsku. Tak, ja zawsze lubię, najchętniej to bym o Łodzi przysłał komiks, ale Gdańsk... Narysuj. No tak, albo Rytkini. Ale Gdańsk też lubię i to tu się tą gdańskość wyczuwa trochę, tak naprawdę. A w połączeniu z Lovecraftem może i w ogóle, no to właśnie... Tak, to jest trudne, to muszę przyznać. Tak, to jest trudne. Jak się czyta komiks, który... potwory z kosmosu albo z piekorodem lądują na twoim osiedlu albo gdzieś, no to jest właśnie... Ja to, uwielbiam. Tak, co właśnie jest strzelone w rynek i na polskim jak najbardziej. Myślę, że na polskim to będzie hit, że będzie tylko dobrze promowane. No i tyle. A o rysunkach to bym mógł mówić długo. No dobra, ale powiem krótko. Na początku te rysunki te przy każdym kolejnym czytaniu uzyskują coraz bardziej. Przy pierwszym oglądaniu, nie wiem, czy wy chcecie mieć takie wrażenie, ale były rzeczy, do których mogłem się przyczepić, albo które mnie trochę raziły. Ale im więcej oglądam, tym jestem bardziej przekonany, ze względu na to, że są konsekwentnie i mocno przemyślane w stylu, jakim są zrobione. Tła są niezwykle bogate i dlatego czuć tą gdańskość. Łukasz Godlewski nie odpuszcza tu żadnych... No nie ma tu pustych teł, tak się mówi. Tak. I dużo pracy wkładał to w miejsce akcji. To jest generalnie bardzo fascynujące. O tej kolorystyce to też jest napisane, ale ona też ułatwia narrację. To też jest bardzo fajny i autorski pomysł. Dlatego mnie to przekonuje. A co mi się nie podobało? Bo były rzeczy, które mi się nie podobały. Ale nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo nie wiem, czy się czuję kompetentny. Ale generalnie też nie wiem, gdzie to czytałem, ale tu jest też taka trochę kartunowość tych postaci. I tak, połączona z tym bardzo bogatym tłem, to może niektórych razić w horrorze. Bo nie uważają, że taki kartunowy styl pasuje do grozy. Ale on też tu jest bardzo, nie wiem czy pasujący, ale bardzo przemyślany. Z tego względu, że przy tych bogatych tłach inne rysowanie mogłoby być nieczytelne. No chyba, że ktoś by był Bernie Wrightsonem. Ale tak naprawdę tutaj on zyskuje narracja też na tych rysunkach. Dlatego się nie czepiam. No delikatny minus też, znaczy minus, no nie wiem czy minus, ale jeżeli ludzie uważają, że kartunowość jest łatwa do narysowania, to ja uważam, że jest najtrudniejsza, bo postacie są oddalte z wszelkich detali i liczy się mimika, gestykulacja, ruch. I tu można, tu nie mówię, że widać braki, ale najwięksi artyści sobie nie radzą z niektórymi tymi, na przykład w ruchu, dłonie, tego typu rzeczy. Jakby z lupą patrzeć, to można by znaleźć takie niektóre braki przy postaciach. Ale jako całość styl jest bardzo przemyślany, bardzo... Dużej historii. Bardzo dużej historii i bardzo konsekwentny. A, i bardzo oryginalny. I dlatego zyskuję przy każdym tym, bo się odnajduje w tym sens.
To jest nieczęste. Często rysownicy rysują schematycznie i bez własnego stylu. Tu ten styl jak najbardziej jest, dlatego całościowy schemat tak. I tyle. To samo pytanie, to połączone pytanie chciałbym tutaj w tym miejscu zadać Sylwkowi. Ciekaw jestem jego zdania. Czy to będzie hit? Ja nie mam pojęcia, że to będzie hit dla kogoś innego. Dla mnie to jest hit. I ja mocno trzymam kciuki, żeby rzeczywiście nie tylko na polu polskim ten komiks zyskał bardzo dużą popularność, ale też żeby poszedł dalej. Ale ja myślę, że tylu Polaków, co żyje na obczyźnie i to będzie w ich gestii rozpromować, rozgłosić to właśnie to dobre słowo, ponieważ ja jestem pewien tego, że komiks ten, on jest bardzo dobry, jest klimatyczny i on zasługuje na uznanie. I on się sprzeda, po prostu się sprzeda, bo co innego naprawdę non-stop reklamować, tak? Ale reklamy też mogą przynieść odwrotny skutek, że jak czegoś jest za dużo, to po prostu to później może zbrzydnąć, ale no mówię, komiks broni się swoim klimatem, swoją treścią, swoją warstwą wizualną i to czyni, że on po prostu pójdzie w świat. W sumie to jest dosyć świeży komiks, więc on pewnie jeszcze jest na półkach sklepowych, można go śmiało kupić, ale ja myślę, że te nasze słowa, te Adama, Michała, Łukasza i moje słowa, one powinny dać wam informację, że jeżeli lubicie horrory, lubicie dobre klimaty, lubicie lovecraftowskie naleciałości, do tego jeszcze, ja tak samo, ja uwielbiam, jeżeli są motywy polskie w komiksach. Jak ja widzę polskie miasta, a jeszcze jak moje regiony, to ja się już totalnie rozpływam, ale ogólnie Polskę, tak? Ja sobie cenię właśnie komiksy, gdzie widać motyw ten nasz krajowy i to mnie też kupuje. Jedyny mój minus, i ja to muszę powiedzieć, jedyny mój minus, takie duże zastrzeżenie do tego komiksu, to jest, ale ja chcę was podejść. Nie powiemy, tak. Bardzo proszę, żebyście nie mówili nam, o co chodzi, ale otwórzcie komiks na stronie 80. Jeżeli komiks jest realistyczny, on tutaj pokazuje naprawdę dużo rzeczy brutalnych, wulgarnych, to jest naprawdę bardzo dużym minusem. Nie powinno takiej sytuacji mieć miejsca, a takiej sytuacji jest tutaj dosyć sporo. Nie, Łukaszu, po prostu pokazujemy wszystko. Po prostu pokazujemy wszystko. I tu jest właśnie ten największy minus tego komiksu. Jeżeli wiecie już, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. No właśnie. Okay. No to teraz dużo osób sięgnie, żeby zobaczyć, o czym mówimy. Dokładnie. Ale tak, ale zgodzicie się ze mną? Nie powinno być czegoś takiego. Tak, tak. Zgadzam się. No, dobra. Przechodząc do sedna już podsumowania naszego tutaj wspólnego spotkania, to chciałbym jeszcze się was zapytać wspólnie, razem tutaj, co myślicie o tym, co chciał Łukasz przekazać swoim komiksem, tworząc go. Może najpierw teraz... to pytanie zadam Sylwkowi. Dobra, ja ciekawy jestem jego. Co chciałby przekazać? Przekazać to, że jest człowiekiem o niebywałej wyobraźni, o tym, że ma talent do rysunku i do opowiadania, do sprawnego opowiadania ciekawych historii. W sumie Łukasz jest artystą, który nie może się pochwalić wieloma dziełami, bo ma raptem kilka komiksów, ale właśnie tym malarzem udowadnia, że jest człowiekiem na odpowiednim miejscu, jest po prostu artystą. Jest właśnie też takim tytułowym malarzem. Malarzem i słowa, i malarzem takich właśnie ilustracji. Co mógłby? Po prostu to, co jemu siedzi w głowie, a siedzi naprawdę bardzo dużo ciekawych historii, którymi niech się dzieli jak najszybciej. Jak najszybciej. To może teraz ja. Znaczy, no właśnie z tego miód do Gdańska może jeszcze. Tylko widać, są dokładnie miejscówki narysowane,
kto tam mieszka, to pewnie by rozpoznał niektóre, ale tak naprawdę co, co bije z tego komiksu, to właśnie ta autorskość. Czy, Łukasz to jest człowiek, który miał jakiś naprawdę bardzo dobry pomysł i chciał się nim podzielić. Oprócz tego, że zamiłowanie do Lovecrafta też na pewno, ale widzę tu ogrom pracy i to zaangażowanie w historię. Tak naprawdę ja wiem to po sobie, że jakąś panie jakiś super pomysł, to musi go z siebie wypnąć. I to właśnie, szczerze mówiąc, ja uważam, o rysunki rysunkami, ale uważam, że tu historia jest taka, to co skłoniło autora do napisania komiksu, to nie chęć porysowania w moim tym, tylko historia, którą wymyślił. Chciał się nią podzielić. Tym bardziej to widać po rysunkach, które jakby są w służbie narracji tutaj. One pełnią rolę wtórną względem historii. Ta kolorystyka. Ona zmienia się względem tego, co się w przeszłości, czy w teraźniejszości i tak dalej. I to właśnie wynika z tego, że historia była bardzo przemyślana. Widać, że bardzo siedziała w głowie. Ona musiała być w Gdańsku, ona musiała być inspirowana widzę na Innsmouth. Wyobraź sobie Łukasza, który siedzi, czy tam kąpi się w wani i myśli, mówi, że to jest taki ekstra pomysł, taki super. I te rysunki właśnie, pomysł na rysunki, które jakby opowiadają historię, też właśnie jest zupełnie autorski. Jak coś takiego na wpadnie, to już nie może się tym nie podzielić, bo by chyba dostał w depresję popadł albo coś. Jak coś jest tak dobre, że i tak myślę, na tym to polega. Że historia jest świetna. Świetna i... Warta podzielenia. Tak, i widać po niej właśnie miłość do Lovecrafta i miłość do Gdańska. I tyle. Tak. To ja tylko nawiążę też do... Troszkę do tego, co powiedziałem, do tego, co koledzy powiedzieli, bo się z tym wszystkim zgadzam i w zasadzie ta miłość, ten klimat, co chciał powiedzieć. I to nawiązanie do Lovecrafta, a mimo wszystko pomysł na to wszystko swój, który wynika z tego właśnie, z tej wyobraźni, z tego, że jak się coś znajdzie, to trzeba się z tym podzielić, to jest to, że pewne historie, pewne klimaty, to jest po prostu plastelina, pewne medium, że w tym jest jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia, tak? Tak naprawdę, w tych klimatach lovecraftowskich, że to jest kopalnia inspiracji, to jest kopalnia wiedzy, to jest kopalnia poszukiwań, z których można czerpać. To jest taki warstwie formalny. Rzeczywiście, jak ktoś ma miłość do grozy, miłość do Lovecrafta, to powinien poszukiwać tam źródła, z którego może pokazać coś swojego. A w warstwie jakby takiej metrycznej, to co powiedziałem na początku. Historia rzeczywiście może pokazuje to, że są pewne tajemnice, które pozostały tajemnicami. Nie wszystko należy odkopywać. Mhm. To jest takie pytanie może. No tak. Od siebie dodam już na zakończenie naszej tutaj bardzo długiej rozmowy, która była planowana na krótszą, ale świetnie nam się rozmawia i przebywa w naszym towarzystwie. To powiem tak, co chciał moim zdaniem przekazać Łukasz. Chciał przekazać to, że jego uniwersum malarza bardzo dobrze łączy się z uniwersum jego partnerki Unki Odi, czyli Bromem. Te oba uniwersa się przenikają, postacie się przenikają, niektóre wątki. Znając jedno, warto poznać drugie, znając drugie, warto poznać pierwsze. Kolejność czytania obojętna, najlepiej tak jak wychodziło, czy najpierw jedynka Broma, później dwójka, teraz malarz. Niedługo dostaniemy Broma 2,5 eretycznego dla widzów dorosłych. Ja chciałem po prostu pochwalić malarza, pochwalić ten komiks. Bardzo dobry komiks i mam nadzieję, trzymam kciuki oba, że on się znajdzie w topkach najlepszych komiksów, zostanie nominowany, jeśli chodzi o Łódź w tym roku, w różnych kategoriach, jeśli chodzi o najlepszy komiks, scenariusz, rysunki, że będzie jednym z nominowanych. Tyle na ten temat. Dziękuję tutaj zaproszonym gościom. Dziękuję Sylwkowi. Dziękuję. Super, dziękuję Sylwkowi, że mi dał możliwość poprowadzić. Proszę. Jestem bardzo nieco zestresowany tym, dobrze, ale mam taką energię do tego, i że mam tutaj okazję, żeby powiedzieć o swoich emocjach, pogadać o tym w cudownym gronie tych tutaj moich ziomali, powiedział. Fanów horroru, tych opowieści. No i dziękuję bardzo. Zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście się o swoich emocjach podzielili na temat malarza i opisali, jakie mieliście emocje, co czuliście czytając go i czy macie zamiar kupić ten komiks, czy już poleciliście go innym osobom. Dziękuję za uwagę, tyle na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Cześć, cześć. you
A teraz niespodzianka dla naszych widzów. Zaprezentujemy to, co dla nas przygotował sam twórca tego komiksu, Łukasz Godlewski. Też musimy się pochwalić autorski wyryw z autografem dla bloga Dobry Horror. Oczywiście w naszych najlepszych klimatach. Płonąca czacha to jest to, co kochamy. Dziękujemy autorowi. Dobra. Też ma. Teraz ja się pochwalę. Ja serdecznie dziękuję Łukaszowi za Larę Croft. Wiadomo, ja jestem z grupy Lara Croft Poland. Dla mnie Tomb Raider to jest najważniejsze. I uwielbiam to, uwielbiam. Dziękuję ci, Łukaszu, za piękny wrys. Ja chciałem pochwalić swojego imiennika za ten fantastyczny wrys Spidermana, mojej ukochanej postaci od 30 lat. W tym roku będzie we wrześniu rocznica okrąglutka. Kocham tę postać i kocham to, jak tutaj jest przedstawione. Dziękuję imienniku, dziękuję Łukaszu. Wszystkie Łukasze, łączmy się. Nie mogę. Dziękuję, jestem zachwycony. Wszyscy super. Jesteśmy. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. No super.